Cześć Wam. W dzisiejszym odcinku iPhone XS Max. I tak, wiem, że poprawna nazwa to 10S Max, ale w Polsce lepiej przyjęła się nazwa XS, a poza tym lepiej się to wymawia. W Ameryce to trochę inna bajka, bo oni sobie mówią 10, XS, XS Max, więc dla nich jest nawet łatwiej tak mówić. U nas jest na odwrót. Face ID jest sprawne, kondycja baterii to 88%, szkło wyświetlacza jest rozbite, a tył w stanie idealnym. Dacie wiarę, że kupiłem go za 820 zł? Ja też nie. To będzie dobra okazja, żeby przetestować kolejny zamiennik od naszego AliExpressowego sprzedawcy. X i XS wypadły nieźle. Z tym szczegółem, że do nich zamówiłem wyświetlacze reklamowane przez tego sprzedawcę jako Soft OLED. Jeśli chodzi o XS Maxa, nie znalazłem u niego w ofercie wyświetlacza Soft OLED, a jedynie OLED. Po prostu. Będzie więc to pewnie inny wyświetlacz. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Uważni widzowie na pewno zauważyli, że był jeszcze dostępny GX OLED do XS Maxa. Był, ale sprzedawca nie doprecyzował, czy był to GX Hard czy GX Soft. Był on o 30 zł droższy niż ten, który ja zamówiłem, więc mógł to być soft, ale postanowiłem przetestować ten zwykły. GX może przetestuję innym razem. Zaraz zobaczycie, że odkręcając jedną z czterech śrubek od głównej blaszki chroniącej złączki w telefonie, trochę się męczyłem. Śruba obracała się w miejscu, co uniemożliwiało jej wykręcenie. Oznacza to, że albo gwint zewnętrzny śruby, albo wewnętrzny otworu jest wyrobiony. Takie sytuacje czasami się zdarzają. Co wtedy zrobić? Zanim zaczniecie pchać do telefonu jakieś ostre narzędzia i próbować podważać, pamiętajcie, że w takich sytuacjach grawitacja zawsze będzie stać po waszej stronie. Po prostu delikatnie obróćcie telefon frontem do dołu i wtedy spróbujcie ją wykręcić. Po chwili powinna wypaść. Dokładnie to zrobiłem w tej sytuacji, ale z wiadomych przyczyn nie pokazałem tego na kamerze. I tak nic by nie było widać. W odróżnieniu od iPhone'a X i XS, w Maxie trzeba wykręcić jeszcze jedną małą blaszkę, która jest poniżej. Pod nią chowa się taśma od digitizera. Spod głównej blaszki interesuje nas taśma panelu OLED i od głośnika rozmów z zestawem czujników. Ta dodatkowo przyklejona jest do korpusu, więc dobrze jest wsunąć podważak namoczony alkoholem, aby ten klej oddzielić i jej nie urwać. No i oczywiście bateria, którą odłączyłem już na samym początku. Czyli razem cztery taśmy. Telefon od środka wygląda fantastycznie. Wszystko jest w oryginale, nie ma plomb, brudu, kurzu czy oznak kontaktu z wodą lub wilgocią. Najprawdopodobniej nie był on jeszcze nigdy otwierany. Jest to dla mnie bardzo ważna informacja, bo oznacza to, że głośnik rozmów, mikrofon przedni i czujniki są nadal przyklejone oryginalnym klejem i trzeba to miejsce podgrzać od zewnętrznej strony, aby uniknąć urwania czegokolwiek. Procedura ta jest łatwiejsza w momencie, gdy przed nami telefon otwierany był już przez serwis, który dokonywał wymiany wyświetlacza. Tego modułu raczej nie klei się do nowego wyświetlacza, więc ponowny demontaż jest dużo łatwiejszy. Dlaczego serwisy tego nie kleją? Bo raczej nie ma takiej potrzeby. Sam również tego nie robię. Jeśli czujniki są poprawnie wpasowane w swoje miejsca, to te trzy śruby w zupełności wystarczą i nic się nigdzie nie ruszy, a ktokolwiek, kto będzie wymieniać wyświetlacz po nas, nie będzie miał popsutego humoru. Dobra, gotowe. Czas podpiąć nowy wyświetlacz i sprawdzić, czy wszystko działa jak należy, zanim założę nowe uszczelnienie. Face ID nadal sprawne, True Tone również melduje się do działania, można zamknąć telefon. Pamiętajcie, żeby po wymianie wyświetlacza sprawdzić jeszcze przednią kamerę i jej mikrofon oraz głośnik rozmów i czujnik zbliżenia. Najlepiej zadzwonić do kogoś na próbę i zobaczyć, czy ekran blokuje się, gdy przyłożymy telefon do ucha. Może się zdarzyć tak, że na przykład nie będzie się on blokował, albo że Face ID będzie wariować. Załóżmy, że działałoby dużo wolniej niż normalnie, albo nie zawsze łapałoby waszą twarz. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim nie panikować. Po prostu zdemontujcie telefon jeszcze raz, sprawdźcie, czy wszystkie czujniki są poprawnie umieszczone w przeznaczonych na nie miejscach oraz czy w tych wnękach nie ma żadnego kleju czy kurzu, co może się zdarzyć. Face ID to bardzo skomplikowana funkcja, na której poprawną pracę wpływ ma wiele różnych czujników, a gdy chociaż jeden z nich ma jakiś problem, odblokowywanie twarzą może nie działać tak, jak powinno. Cierpliwość i spokój, nigdy panika. Gorzej już, gdy po złożeniu telefonu ukaże Wam się powiadomienie, że wykryto problem z aparatem True Depth i funkcja Face ID została wyłączona. Wtedy to już najprawdopodobniej musztarda po obiedzie, ale mimo wszystko zawsze warto sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie podłączone i zrestartować telefon. Co do tej pechowej śrubki, wymieniłem ją na inną i problem zniknął. Dobra, telefon jest gotowy. Czas zatem przejść do testu zamiennego wyświetlacza. Konkurentem naszego XS Maxa będzie złoty XS Max, który czeka na swoją kolej, jeśli chodzi o naprawę i film. Ma oryginalny wyświetlacz. Standardowo jasność na maksa, True Tone wyłączone. Już z daleka widać różnicę w kolorach, prawda? Ramki na górze wydają się być identyczne. Na dole sprawy mają się trochę gorzej. Niby nic strasznego, ale jak wiemy z filmu, w którym testowałem zamiennik od małego XS-a, może być lepiej, bo tam ramki były identyczne jak w oryginale. No i teraz kolory pod kątem. Nie wygląda to za dobrze. Robi się tęcza, a wyświetlacz staje się nieczytelny. A pamiętacie iPhone'a X? Tam nawet ze szkłem hartowanym nie było czegoś takiego. Nie wygląda mi to na wyświetlacz OLED, bardziej na jakiś tani LCD, bo te dobre również prezentują ładny obraz pod kątem. Na pewno nie będę rekomendował tego wyświetlacza i na pewno nie sprzedam tego telefonu z tą częścią.
Dlatego dzisiaj niestety musicie obejść się bez bilansu, ale poniesione przeze mnie koszty znacie ze screenshotów. A więc co zrobię z tym telefonem? Po zakończeniu nagrania otworzyłem złotego XS Maxa i to co zobaczyłem trochę mnie zaskoczyło, więc doszedłem do wniosku, że podkradnę mu jego oryginalny wyświetlacz, przeprogramuję i zamontuję do srebrnego z ponownym uszczelnieniem, pod sprzedaż. Ten srebrny jest w zbyt dobrym stanie, żeby marnował się na półce, a mi również jest zbędny, bo mam jeszcze jednego XS Maxa do ewentualnych testów, o którym będzie film. Telefon jeszcze nie jest sprzedany, bo dopiero niedawno go złożyłem, tak więc jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany kupnem tego srebrnego, tylko że z oryginalnym, w pełni sprawnym wyświetlaczem, odezwijcie się do mnie na maila, którego macie w opisie. Stan i kondycję telefonu widzieliście dokładnie na filmie, także czekam na Wasze propozycje cenowe. Co do tego zamiennego wyświetlacza. Jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. Na razie będzie mi służył jako zapasowy wyświetlacz do tego złotego XS Maxa, którego okradłem z jego oryginalnego wyświetlacza na rzecz srebrnego. Potem zobaczę, ale raczej zamówię do niego coś innego. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.